Pola wyjechałoby bardzo dobrze. Niewiele braku by założył Piotra Protasiewicza i by pomknął być może po zwycięstwo, więc może warto tutaj poszukać tych ustawień, które stosuje Grzegorz i może to przyniesie troszeczkę lepszy skutek wtedy. No to patrzymy, co się będzie działo dalej. Zapraszamy Państwa oczywiście do głosowania na najlepszego rajdera tego spotkania. Tradycyjnie, jak w ostatnich sezonach, również i w tym, proszę bardzo, na profilu Speedway Ekstraligi na Facebooku. No a już teraz przed nami wyścig 8. Nasi komentatorzy Tomasz Dryła i Mirosław Jabłoński. No to prawie połowa meczu za nami, to umówmy się, że już po tym wyścigu maksymalnie skończymy ustalać skład drużyny torońskiej, bo dużo uwagi temu poświęcamy. Natomiast symptomatyczne jednak to, zwróćmy uwagę na przykład, co się dzieje w falubazie. Tam jest jeszcze przecież Jakob Torsel, który czeka i wygląda na to, że wszystko jest ułożone spokojnie i on wcale nie krzyczy, walczy o skład. Jarek Hampel, nawet jakby przywoził 8-0 z rzędu, to ma wsparcie potężne od trenera Cieślaka, który na każdym kroku powtarza to, po jakiej straszliwej kontuzji Jarek wrócił. To, że jedzie, to i tak jest super. Natomiast w Toruniu, to co mówiliśmy, pierwszy mecz, wiadomo, że będą zmiany, ale nie wiadomo kto, no to później, że ten, ale jeszcze w dniu meczu zmiana, że jednak nie ten, tylko ktoś inny. I zawodnicy pewnie gdzieś to czują. Może to jest daleko idąca teoria, ale zobaczmy. Saifuddinow jeden sezon wytrzymał w Toruniu. Doyle odszedł z Torunia po jednym sezonie. No wygląda na to, że znaczy odżył na pewno tutaj. Łaguta po jednym sezonie. No inaczej, ale jest znowu Miedziński. Też wszystko wskazuje na to, że po jednym jest sezonie Miedziński, odżył. Który już, który 16 rok tam siedzi i mu ten klimat odpowiada. No ale wielu zawodnikom specyfika klimatu toruńskiego nie odpowiada. No ale ten temat uważam za... Tak, ale trener Cieślak buduje drużynę tak, jak moim zdaniem powinno się należałoby się budować drużynę, że jeden za drugim pomoże, a nie, że zajedzie. I w Toruniu ciekawsze są czasami treningi, mi się wydaje, niż nie jeden mecz, który tutaj oglądamy. 8. wyścig przed nami. Jebsen, Jensen, Krawężnik, Protasiewicz, Hancock, Skardziński poszli. Hancock, Protasiewicz, Jebsen, Jensen, Krawężnik ostro pojechał z Pepe i wychodzi z tego pierwszego łuku na prowadzeniu. Protasiewicz na razie drugi. Hancock, mistrz świata na czwartym miejscu, będzie musiał tutaj wyprawiać jakieś harce. Już chyba za chwilę będzie się przedzierał przynajmniej na trzecie przed Aleksa Zgardzińskiego, ale to niełatwe zadanie. Trzyma przy krawężniku punktowaną pozycję Aleks Zgardziński. Teraz wypuścił się daleko Greg Hancock, będzie nabierał prędkości. Protasiewicz chciałby w tym czasie atakować Jebsena Jensena. Dwie pary na torze. Jebsen Jensen cały czas przed Protasiewiczem. Ten będzie teraz mu wjeżdżał w krawężnik. Na pierwszym miejscu Piotr Protasiewicz. Hancock, kto widzi, musi jechać po jakieś punkty. Amerykański mistrz świata Protasiewicz na prowadzeniu, za nim Jebsen Jensen, a Hancock walczy z Aleksem Zgardzińskim i na razie tę rywalizację przegrywa. Coś nieprawdopodobnego. Na drugie kolejne zero Amerykanina jedzie ten wyścig. Piotr Protasiewicz zwycięski, za nim Jebsen Jensen, na trzecim miejscu Aleks Zgardziński, na czwartym czterokrotny mistrz świata Greg Hancock. Brawo Aleks, brawo, no przywieź Grega Hancocka za sobą, no to jest wielka sztuka. A teraz w myśl menadżera Torunia, to co, Greg Hancock na ławę teraz.